Drugi dzień festiwalu był pełen emocji. Poznaliśmy finalistów konkursu aktorskiej interpretacji piosenki. Jury nie miało w tym roku łatwego wyboru. Zawsze taka ocena i zawsze taka dyskusja między ludźmi, którzy oceniają, jest specyficzna i niełatwa. Nie będę ukrywał. Coraz częściej pracuję jako realizator niż jako aktor czy wykonawca i też więcej widzę, ale to raczej też zwracam uwagę na sytuację techniczną, typu, nie wiem, światło, wejście na scenę, ale też mam taką pełną świadomość, że w każdej chwili młodzi ludzie potrzebują warsztatów. Myślę, że zderzenie doświadczonego kogoś, kto występuje długo na scenie, z kimś młodym, i to niezależnie od tego, jakim repertuarem dysponuje, jest bardzo istotne. I po to jest też ten festiwal. Decyzją Rady Artystycznej do finału zakwalifikowano 7 uczestniczek. Nie kryło one zaskoczenia i radości. Zostałam finalistką przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Tak, w wieku 19 lat, z czego się bardzo, bardzo cieszę, nie ukrywam. Kto tam u ciebie? Nie spodziewałam się, dlatego że jestem tutaj pierwszy raz, po raz pierwszy jakby zobaczyłam, na czym polega ten cały festiwal, jak tutaj należy się poruszać w tych klimatach. Jestem pod olbrzymim wrażeniem i w ogromnym szoku. Nieodzownym elementem przeglądu jest klub festiwalowy. Klubowej publiczności zaprezentują się ubiegłoroczni finaliści konkursu. Tak, spodziewam się, że będzie bardzo dużo ludzi. Miliony zapowiedziały się na Facebooku, że przyjdą. Szykuje się wielki bęk. I hał, 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 hał. Znajdujemy się parę metrów nad klubem festiwalowym. W tej chwili trwa tam koncert Karoliny Piechoty. To jest jedna z naszych nominowanych w zeszłym roku osób, które dotarły do finału. Będą jeszcze 2 koncerty. Dominika Barabas, również laureatka z ubiegłego roku, i Karolina Skrzyńska. Bądźcie z nami w klubie codziennie wieczorem. Czas, przyjdzie czas na uściski w srebrną zmierzch. Ale najpierw sprawdź, kochanie, czy podobasz się mej mamie.